Hej, tu Karolina. Dzisiaj mam dla Was ulubieńców czerwca. I ja naprawdę nie mogę uwierzyć, że jesteśmy w połowie roku 2017. Nie wiem, gdzie on zniknął i nie wiem, jak spędziłam te 6 miesięcy, ale na pewno po prostu minął jak 5 minut dla mnie. Dajcie znać, czy też się tak czujecie. Dzisiaj mam dla Was całkiem sporo ulubieńców i to naprawdę dużo bardzo ciekawych pozycji. Zaczynamy oczywiście od działu urody. I dzisiaj w dziale urody mam coś z pielęgnacji i będzie to peeling do ciała. Słuchajcie, ja jestem osobą, która w kwestii pielęgnacji skóry generalnie jest dosyć leniwa i zapominam o tym, żeby o nią ostatecznie dbać, chociaż i tak już spełniłam moje postanowienie noworoczne sprzed 2 lat i codziennie nakładam balsam do ciała, także jest to sukces, ale wydaje mi się, że raz w tygodniu warto jest zrobić sobie peeling całego ciała i odkryłam cudowny, cudowny peeling, który spełnia wszystkie moje wymagania. Po pierwsze jest naturalny, po drugie jest wegański, po trzecie jest polską produkcją i po czwarte działa świetnie, po piąte cudownie pachnie. Słuchajcie, jest to peeling marki Natu Handmade. Jest to polska marka w ogóle z Podłodzi i to jest peeling waniliowo-kokosowy. Jeżeli mam być szczera, gdybym miała wybrać sobie jeden zapach kosmetyków, który miałabym stosować do końca życia, wybrałabym właśnie ten. W momencie, w którym ja odkręciłam to pudełeczko, po prostu zakochałam się. Pachnie tak cudownie, że mogłabym po prostu, mówię Wam, trzymać go w pokoju jako zapach. Ale oprócz tego świetnie peelinguje złuszcza na skórek i pozostawia cudowną, taką nawilżoną skórę, miękką, tak jakbym nałożyła na niego balsam. Także serdecznie, serdecznie Wam go polecam. Jeśli chodzi o dział mody, mam dla Was w tym miesiącu kolczyki, które mam na sobie, które mam na sobie na wszystkich zdjęciach, na wszystkich jakichś tam Insta Stories i w ostatnich filmikach. I to są kolczyki, o które już wiele z Was pytało. Jest to marka Zenk i jest to marka estońska. I są to kolczyki, które ja kupiłam będąc oczywiście w Estonii i odkąd je kupiłam, nie zjęłam ich ani razu. Są przepiękne, unikatowe, minimalistyczne, jednocześnie właśnie nietypowe, bo to są tylko takie skromne, srebrne kolczyki, a jednak jest w nich coś wyjątkowego. No i tak jak mówię, jest to też marka niezależna, ofowa, także bardzo chętnie tego typu firmy wspieram i noszę. Teraz mamy dział jedzenia i nie mam dla Was dzisiaj konkretnego produktu, ale mam firmę. Firmę, którą odkryłam na nowo na Openerze. Jest to restauracja i przede wszystkim food trucki, bo tak to się zaczęło. Papu Wege, jest to łódzka firma, tym bardziej jest blisko ona mojemu sercu. Food trucki jeżdżą po Łodzi już od paru lat, a od zeszłego roku jest też stacjonalna restauracja chyba na Sienkiewicza, w której jeszcze nie byłam. I na Openerze na 4 dni festiwalu 2 razy zjadłam w Papu Wege i nic nie pobiło po prostu smaku tych burgerów. Był to falafel burger, który był z ogórkiem piklowanym, z pomidorem, z sałatą, z sosem majonezowym, z sosem pomidorowym, z piklami chyba buraczanymi, ale nie jestem pewna, i słuchajcie, grillowanym bakłażanem oraz wegańskim serem. To był najlepszy wegański burger, jaki kiedykolwiek w życiu jadłam. Naprawdę, uwierzcie mi, nic go nie pobiło, po prostu przepyszny. Tak jak ja nie jestem ogólnie wymagająca, mnie wszystko smakuje, to było po prostu 50 poziomów wyżej. Także gorąco Was zachęcam, jeżeli jesteście z Łodzi, koniecznie się wybierzcie, ale wiem, że też Papu Wege czasami jeździ po Polsce, dlatego warto sobie do nich zajrzeć. Coś genialnego. Kochani, teraz przechodzimy do książek, ale nie mam w tym miesiącu dla Was książek, tylko gazetę i jest to coś dla mnie tak uszczęśliwiającego, coś tak ekscytującego, bo jest to wydanie magazynu Slowly Veggie na czerwiec, lipiec, w którym jest artykuł między innymi o mnie. Jest to artykuł Weroniki, która zgłosiła się do mnie bardzo, bardzo wiele miesięcy temu, właśnie z pomysłem napisania reportażu na temat wegańskich youtuberów. Jesteśmy tam łącznie w trójkę. I na mój temat jest taki mały artykuł oparty o naszą rozmowę oraz jeden z moich przepisów, który autorka reportażu wypróbowała i sfotografowała. Część z Was wiem, że już magazyn kupiła, bo dzieliłam się tym na innych moich kontach społecznościowych, ale jest na pewno mój ulubieniec miesiąca, coś zrobiło mi ogromną radość. Jest to niesamowite wyróżnienie i jestem bardzo, bardzo, bardzo za to wdzięczna. Szczególnie Wam, bo oczywiście tego typu przepisy
przywileje są mi dane właśnie dzięki temu, że Wy jesteście ze mną i oglądacie moje filmy, bo wiadomo, bez Was ten kanał absolutnie nie miałby racji bytu. Także zachęcam Was gorąco do kupienia tej gazety. Byłoby mi bardzo miło i dziękuję Wam serdecznie, że jesteście ze mną, bo dało mi to ogromną radość móc być częścią magazynu, który ja sama bardzo sobie cenię. Jest to magazyn kulinarny, wegetariańsko-wegański. Moi mili, czas teraz na dział filmowy i mam dla Was dwie propozycje. Bardzo krótko będę mówić, jak wiecie, ja nie spoiluję filmu, po prostu mówię, obejrzyjcie. Pierwszy z nich jest to film obyczajowy, o miłości, o związkach. Jest to film Zeszłej nocy z Keirą Knightley i innymi aktorami, których nazwisk nie pamiętam, ale jest to film sprzed kilku lat, pamiętam, chyba z 2 lata temu była premiera na Canal Plus, to sobie go oglądałam. Teraz obejrzałam go znowu z moją mamą. Jest to film o parze, która jest ze sobą od kilku lat i podczas wyjazdu w delegację mężczyzny każdy z nich dopada pokusa zdrady. Jest to naprawdę bardzo, bardzo ciekawy film właśnie na temat związków, na temat uczciwości, na temat zaufania. Także bardzo Wam polecam, ale takie powolne kino. I drugi film jest to film chyba z 1992 roku. Jest to francuska produkcja Indochiny, która została obdarzona Oscarem zawczasu. Byłam bardzo sceptyczna, bo film jest strasznie długi i stary i francuski, więc bałam się, że będzie to troszeczkę za ciężkie dla mnie. Jest to film z Catherine Deneuve i jest to film oczywiście też obyczajowy, wielowątkowy, bardzo jakby osadzony w realiach indochińskich z lat, z tego co pamiętam, 30. Naprawdę bardzo dobre kino, wysokiej klasy. Mój pies właśnie szczeka, nie przejmujmy się tym, idziemy do przodu. I na koniec, moi drodzy, w kategorii inne mam dla Was też dwie ciekawe rzeczy. Pierwsza z nich to jest kilka słów o jodze, bo mówiłam, że ćwiczę jogę i ćwiczę jogę z Yoga with Adrienne, jedna z najbardziej znanych osób zajmujących się jogą na YouTubie. I przez cały ten miesiąc robiłam Yoga Revolution, 31-dniowy taki program codziennej jogi. Są bardzo różne zestawy, bardzo różne treningi, zazwyczaj około półgodzinne, jedne bardziej wysiłkowe, jedne bardziej siłowe, jedne bardziej medytacyjne. Ona kładzie duży nacisk na tę część taką duchową, na samoakceptację. Także nie do końca jest to taki reżim ćwiczeniowy, ale przede wszystkim jakaś taka harmonia ciała i ducha. U mnie się bardzo sprawdzi, motywowałam się codziennie od poniedziałku do czwartku, bo zrobiłam totalnie to, rozrzuciłam sobie, trochę więcej to trwało niż miesiąc w moim przypadku. Od poniedziałku do czwartku codziennie rano robiłam sobie ten zestaw i bardzo go sobie chwalę. Nabrałam po pierwsze nawyku, po drugie moje ciało jest o wiele lepiej rozciągnięte, mniej bolą mnie plecy. No i jeszcze raz od nowa wciągnęłam się w jogę. Na sam koniec największy ulubieniec tego miesiąca, czyli opener. Jak widzicie, jeszcze mam moją opaskę na ręce. Było po prostu świetnie. Ja ostatni raz na openerze byłam 4 lata temu, bardzo dawno temu. W tym roku w ogóle nie byłam na nikogo specjalnie podekscytowana, tak pojechałyśmy z moją przyjaciółką po prostu, żeby się dobrze bawić, a było naprawdę świetnie. Sama nie wierzę, że to mówię, ale pod największym wrażeniem byłam Jeezy'ego, czego się po prostu po sobie zupełnie nie spodziewałam. Dalej Lord była naprawdę niesamowita, oczywiście Taco, Brodka zrobiła na mnie niesamowite wrażenie, Weekend też zrobił fajny show, naprawdę cały ten event na duży, duży, duży plus. Poznałyśmy dużo fajnych osób. Mimo że pogoda była dosyć dramatyczna, to mimo wszystko było naprawdę bardzo fajnie. Myślę, że wiele z Was mogło oglądać to na moim Instagramie, Karolina Sobańska, na którego Was serdecznie zapraszam. Jadłyśmy super fajne jedzenie, piłyśmy różne fajne rzeczy, byłyśmy w Sopocie, po prostu spędziliśmy naprawdę wspaniale ten weekend, także ja na pewno będę go bardzo dużo wspominać, na pewno nie zabraknie mnie też na openerze za rok. I teraz największy ulubieniec, moi drodzy, to Wy. Naprawdę nie sądziłam, że tyle osób przyjdzie przywitać się ze mną podczas openera. Były tam dziesiątki tysięcy osób, a Wam udało się mnie znaleźć. Za każdym razem był to po prostu syrop konowy na moje serce. Jest mi niezmiernie miło, że mogłam Was poznać. To były najwspanialsze chwile z całego openera, także bardzo, bardzo Wam serdecznie za to dziękuję. To było na tyle, jeżeli chodzi o moich ulubieńców. Koniecznie napiszcie, jakie były Wasze ulubione rzeczy w tym miesiącu, a ja widzę się z Wami już niedługo w kolejnym filmie na moim kanale. Buziaki, do zobaczenia, pa, pa.